Hej i cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt. Witam was w kolejnym odcinku Wiedźmaka. Dzisiaj zaczynamy od questa związanego z synem Kracha. Zaczniemy od popytania w karczmie na temat Undvika i lodowego giganta. Szukam ludzi z Undvik. Jawor jest z wyspy. A ja pływałem tam kiedyś bez przerwy. Mógłbym ci wyrysować linię brzegową z pamięci. Piękna trasa, gdyby nie te chędożone syreny. Mnie się pytaj, mnie albo Axela Antordaroch tam siedzi. Co ktoś z Artskellig może wiedzieć o Undvik? Inaczej gadałeś, kiedy Hjalmar załogę zbierał. Już ci przeszła miłość do rodu Ancrate, co? Don't mind, Dandire. Jawor jest miejscowy, a ty znasz te wody. Dlaczego nie popłynęliście z Hjalmarem? Bo na taką wyprawę trzeba porządnego wodza, a nie młokosa, co tylko myśli, gdzie podłożyć owe, żeby zarobić guza. Ja kiedyś... Ty to byś tylko siedział na życi i kręcił nosem, zerikańska księżniczko. Dzielny chłop się trafił, trzeba brać! Gdyby mi te morskie kurwy nóg nie poszarpały, sam bym popłynął z Hjalmarem, zamiast dzielić stół z taką zrzędą jak ty. Ty to byś z każdym wypłynął, kto by cię do załogi wziął, nawet i z krachową córką. Te syreny, o których mówiłeś, dużo ich jest na Undvik? Strasznie dużo. Więcej niż na innych wyspach. A gdzie to? Na jednym połowie opadły mnie i Larsa. Zanim zdążyłem je odgonić, jego wciągnęły w wodę, a mnie tak poszarpały, że... Jak niby odganiacie syreny? Od razu poznać, żeś nie wyspiasz. Rogiem Hornwala wystarczy zadąć, a spieprzają, aż fale idą. Chcę się dostać na Undvik. Następnemu się przygód zachciało. No to słuchaj uważnie, jeśli nie chcesz skończyć na dnie. Wyjdź z portu i płyń na południowy zachód. Uważaj na skały wystające z wody. Będziesz się musiał między nimi nieźle nahalsować. Część z nich jest tuż pod powierzchnią, więc nie zaryj dnem. Jak ci podziurawią kadłub, to po tobie kilka minut w lodowatej wodzie jesteś trup. Ja kiedyś... Do rzeczy. Jak chcesz. Uważaj też na prądy. Mogą cię znieść z kursu i rzucić na skały. Jak ci się poszczęści, dotrzesz do plaży, na której miał wylądować Hjalmar. Miło się rozmawia, ale na mnie już czas. Bywajcie. Pomyślnych wiatrów! No dobra, co nieco się już dowiedzieliśmy, więcej widzę się już dowiedzieć nie dowiemy. Gościu nam powiedział, jak trafić na ten cały tamten Paustein i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, która to w ogóle jest wyspa? To jest moje pytanie. Wyspa Undvik. No właśnie, tak coś kurwa czułem, że to jest wyspa... właśnie ta, która, z którą będą takie problemy, nie? Tak, to ta, na której nie mam żadnych punktów, to byłem po prostu pewien, że to tutaj. Udaj się na wyspę w poszukiwaniu Hjalmara. Na południowy zachód kazał płynąć, no to nic, kurwa, jakoś bardziej, nie wiem, inteligentnego mi tutaj nie podpowiedział, no ale cóż, na pewno nie będę siedział tutaj, gdzie jestem teraz i stąd wypływał, bo to mi się po prostu nie opłaca tyle tam zapierdalać. Pójdziemy sobie, a myślę, że do wsi Arinbjorn. Stąd będzie chyba najlepiej płynąć. Tutaj niby muszę kawałek podejść do tej łódki, a tu muszę tylko troszeczkę miasteczka przejść, tylko może właśnie zrobię to z punktu szybkiej podróży, a nie z jakiegoś tam z dupy miejsca. No i dalej będziemy sobie kminić, jak tam dopłyniemy. Miejmy nadzieję, że te wszystkie prądy i skały, po których mam płynąć, nie będą aż taką wielką przeszkodą. No ale cóż, tego to się dopiero dowiemy. Tutaj mamy wieś i jedziemy. Zobaczymy też, co tam w ogóle na miejscu znajdziemy. Myślę, że jak już tam dotrzemy, to jakieś te punkty szybkiej podróży nam się odblokują, ale nie bez kozery. Tutaj twórcy zrobili właśnie motyw, że trzeba tam jakoś uważnie dopłynąć, no bo żeby tutaj jakieś takie większe wyzwanie dla gracza było, nie? Ja wolę sobie przewinąć w ogóle czas do rana, żeby nie musieć się bujać po morzu nocą, ponieważ tego to chyba nikt nie lubi. I biegnę nawet w dobrą stronę, ponieważ chcę sobie podpierdolić łódkę, która tutaj jest zaznaczona na mapie u góry. Wątpię, żebym dał radę sobie tam zrobić mega wygodny morski fast traveling.
jaki tutaj gra oferuje, czyli tam wiecie, klikamy jakiś port i bzium. Ale pięknie na łódkę za to wskoczyłem, to już jest zwiastun tego, że będzie dobrze. No to co, płyniemy w takim razie. Yolo yolo, przygoda wzywa. Zeprzę sobie grę na wszelki wypadek, gdyby coś miało mi się spierdolić. No i płyniemy. Pytanie brzmi, czy naprawdę trzeba słuchać, jak tamten gość u nas przestrzegał? Czy może wystarczy, że będziemy jakby, wiecie, płynąć prosto przed siebie i jebać te skały całe? Choćby skały srały, to ja dam radę. Tutaj mamy taki zakątek, o który mogę zahaczyć, ale po drodze tam w sumie mogę zahaczyć właśnie... Czy ja się mogę tutaj przenieść? Tak. No dobra, nie zwiedzimy pytajników, które tam są, ale zajechaliśmy do Undvik. Krótko mówiąc, zadanie zaktualizowane. Zbadaj ruiny Urskar, żeby znaleźć ślady Hjalmara. No i żeśmy dopłynęli tutaj, gdzie mieliśmy dopłynąć. Nie sprawiło mi to większych trudności ewidentnie. Wysiadamy, żeby nasze łódki tutaj nie zniszczyć w jakimś znacznym stopniu. No i co? No i jedziemy! Halo, jak to daleko jest, Boże. Zobaczmy, jak daleko to jest na tej mapce, gdzie ja dokładnie wylądowałem. Wylądowałem tutaj. Ma tutaj jakiś pytajnik za sobą. Bardzo chętnie go sobie obczaję. Widzę, że tutaj jakieś potworasy latają. To są chyba syreny z tego, co widzę. Tak więc się nimi zajmiemy. Kuszę już mam wybraną. Postrzelmy którąś tutaj dziwkę w takim razie. A, udało mi się ją podpalić, ale kurwa zgasła, tak więc... Zero zabawy. Kurwa, czemu na pięści, Geralt? Pojebało cię. Echidna tutaj jest, nie tylko syrena. Nie wiem, czy wy widzicie, ale one mi gówno robią. Jeszcze spadając mnie normalnie zabiła. I wpadła na swoją płonącą koleżankę, przez co sama zaczęła płonąć. Trolololololo. Dzień dobry, syreno. Płoń, kurwa. Tutaj był strzeżony skarb. Tutaj właśnie tego skarba widzę. Drewno, coś tam, jakieś buty, sztaba, korony. Takie pierdoły raczej, no ale zawsze to, co mi szkodziło, to sobie zdobyć w sumie, skoro już tutaj i tak byłem. Podpierdolimy z nich tutaj jakieś tam alchemiczne pierdoły. No i co, no i lecimy chyba do celu. Zapomniałem już sobie tutaj zerknąć, jak daleko ja od tego czegoś jestem. Aha, bo to znacznik był tylko do wylądowania na Undviga. Ruiny, które ja mam zbadać, to są jeszcze kawałek ode mnie. O Chryste Panie, jak daleko. Pomocy. Dobra, trudno, no. Nic lepszego nie zrobię, jak kurwa tutaj Teges, tam pojadę. Oczywiście płotka tutaj się teleportowała sama z siebie, ona ewidentnie, nie wiem, podróżowała po dnie morza, trudno mi powiedzieć, nie znam się na koniach, nigdy konno nie jeździłem za dużo. Nie wiem, może konie potrafią się teleportować, chuj je wie, w sumie to są takie, wiecie, tajemnicze stworzenia. Co tu się kurwa dzieje? Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Nie przejadę tędy, ale jaja. To jak ja mam tam kurwa w ogóle się dostać? Muszę drugą stroną. A tutaj w ogóle zawalone jest coś i w ogóle jakaś woda. Tak więc zajebiście, dzięki gro, że mnie prowadzisz tą trasą. To nie, to naprawdę propsy za te kropki na mapie, to true story. Ale to ewidentnie wynika z tego jedno, że Redzi tutaj ustawili, zwracając się tutaj, mówiąc oczywiście o twórcach, ustawili w tamtym miejscu, że jest jakaś legit droga, nie, którą można przejechać. Bo GPS, mam wrażenie, jest skonfigurowany tak, żeby właśnie wyznaczał trasę po takich ścieżkach, które są uznane jako drogi. Dobra, ten koń ma ewidentne problemy, kurwa, z wywijaniem. Ja nie wiem, jak tu sensownie jechać, żeby się nie popierdoliło, ale teraz chyba akurat mapa dobrze mówi, czyli odwinąć tutaj w prawo i dalej ścieżka już jest raczej prosta, chyba że mi się koń zablokuje. Będzie gorzej, jakieś krzyki słyszę, ale to jebać krzyki. Zajebiste mostki też. Płotka, nie tak szybko. No właśnie, kurwa, szybciej, płotka. Geralt, czy ty wiesz, co ty mówisz? Chyba nie. O Jezus Maria, dobra, pierdolę to. Ten koń się na najmniejszych zakrętach nie potrafi automatycznie wyrobić. Trzeba trzymać to kierowanie tym koniem cały czas, bo inaczej to nie ma najmniejszego sensu. Bo on tutaj niestety w takich ciasnych przestrzeniach się wyrobić nie potrafi. Wow, coś się odpala, jakaś scenka. Skąd tutaj się kurwa wziął statek? I syreny jeszcze na nim wiszą. O Jezus Maria.
Wow, dzień dobry! Ta doładowująca się broda. A jednak, kurwa, jest tutaj jakiś olbrzym, o cholera jasna. Co ty tam, Geralt, mówiłeś, że one wyginęły? Zajebisty kwestior, nie powiem. Podoba mi się jak na razie. Zbadaj wnętrze statku. Nie wiem, czy ta mapa mi w ogóle dobrze pokazuje, czy może ja już jestem na miejscu? Nie. Tam są ruiny, ale wnętrze statku to jest inna sprawa. Ten gościu dalej tutaj jest? Ja mam go omijać? Czy to jakaś... Nie, to jakaś syrenka. O, cześć, syrenko. Dzień dobry. Kurwa, ja coś słyszę i nie jest to Geralt. Czemu on w ogóle sam nie wy... Aha! On tam właśnie jakieś mięcho rzucił, on to mięcho jakiemuś kurwa człowiekowi rzucił ewidentnie. Łoń, dziwko! Barbecue time, syreno! Ach, chuja, tutaj zdziałam teraz. Ale poleciała teraz na ziemię, więc ją potnijmy! Do zera! Jakiś ziomek tutaj jest i on kurwa śpiewa. Chyba, że to nie jest w ogóle człowiek, ale to zaraz zweryfikujemy. A jednak jakiś człowiek. On tu, bo ten olbrzym mu mięcho rzucił. Dzień dobry. Znam piosenkę, którą śpiewałeś. Co tu robisz? Patrzcie, drużyna, następny idzie. A tyle razy im powtarzałem. Co mówisz, Wilfredzie? Tak, oni się... Gościu ma taką samą fryzurę jak ja. Sobie przynajmniej piosenki posłuchał przed śmiercią. Kim byli ci ludzie? To moja drużyna. Przysięgali, że mnie nigdy nie opuszczą. I patrz, dotrzymali słowa. Ten wysoki to Wilmar. Obok niego po prawej Wilfred. A ten, co się tak jąka, to Wilhelm. Dlaczego ty i twoja drużyna zostaliście w tym miejscu? Nie możemy odejść. Gdybyśmy znowu spróbowali, gigant by nas wszystkich pozabijał. Tak jak innych. Chyba kolega już trochę za późno na rozkminy, kogo on by pozabijał, a kogo nie. Czemu gigant cię oszczędził? Moja drużyna i syreny pomagamy mu budować okręt. Ja szyję żagle i czasem uciekam, a wtedy syreny przylatują i przynoszą mnie tu z powrotem. A po co mu ten okręt? Gdzie chce popłynąć? Do mamy. A nikomu nie powiesz? Moim ludziom mogę ufać, że będą milczeć jak grupa. No już milczą. Nikomu nie powiem. No dobrze. Gigant chce wypłynąć tą łajbą, żeby gromić bogów podczas Ragnarok. Ostatniej bitwy przed końcem świata. A statek jest już prawie gotowy. Nie wygląda na zbyt gotowy, jak tak patrzę. Mało tu zwierzyny, a widziałem, jak gigant daje ci jedzenie. Skąd je bierze? Nie wiem, nie pytam. Drużynie smakuje. Tam na ziemi leży ogryziona ręka. Co? Gdzie? Wilmar, kurwa, mać miałeś zadbać, żeby był porządek! Nie umiesz dochować żadnej tajemnicy. No, mieliśmy do wyboru albo to, albo umrzeć z głodu. Ale wiesz, nikogo nie zmuszałem. Cała drużyna głosowała za. Ciekawe, jak wybrali, kogo zeżrą. Szukam Hjalmara Ancreid. Podobno wybrał się tu z drużyną, żeby pokonać giganta. A tak, widziałem ich i Wilmar też. Jesteś pewien, że ci się nie przywidziało? Wilmar ma sokoli wzrok. Stali w tym samym miejscu, co ty teraz. Wszyscy wyglądali dość marnie. Rudy Leif, Folan, Vigi. Między nami mówiąc, ten chłopak ma trochę nie po kolei w głowie. No i młody Ancreid. Pamiętasz, kiedy to było? Kiedy co było? Kiedy Hjalmar Ancreid i jego ludzie tu byli. A to... nie pamiętam. Pytaj Wilhelma. Że on by się za mnie zapytał? Mówili, dokąd pójdą?
Mówili Wilmar? A tak, mieli rozbić obóz przy starej wieży strażniczej. Łatwo ją poznać, bo stoi pośrodku doliny i zupełnie niczego nie strzeże. Spróbuję wrócić po ciebie, kiedy już znajdę Hjalmara. Taki jesteś pewny, że go znajdziesz? I może jeszcze całkiem sam zabijesz giganta? A żebyś kurwa wiedział. Wszyscy są tacy sami, no nie Wilhelm? Wydaje im się, że są nieśmiertelni. Czas na mnie. Bywaj. Słuchaj, jakbyś rzeczywiście miał tu wracać, to przynieś mi ze wsi trochę solidnej dratwy. I gwoździe. Gwoździe też nam się kończą. Będziesz pamiętał? Gwoździe i dratwa. Będę pamiętał. Aha, dobra, czyli widzę, że gościu, powiedzmy, niespecjalnie potrzebuje ratowania, aczkolwiek może być trochę smutny, bo jego koleżanek Syren już tutaj nie ma, albo nie będzie, chociaż pewnie tutaj jeszcze gdzieś jest ich ten... Na ziemię, dziwko! Gdzieś może jeszcze ich tutaj legowisko jest, jeżeli tak, to problem jeszcze nie jest do końca rozwiązany. Dobra, Płotka, halo, halo, gdzie się bujasz? Rozumiem, że ty się teleportujesz z miejsca na miejsce, ale tyle z nią dobrze, że zawsze jednak jest tam, gdzie jej potrzebuje, żeby była. Coś tam też lata. Pewnie kolejne syren. To jest od chuja syren i jeden gigant. Oto potwory, które tutaj... Zostali zaatakowani. No ewidentnie. Zbadaj ruiny za pomocą zmysłów. No dobra, Bumblestein. Pieseł martwy. A nie, to wilk. Wątrobę wziąłem, zajebiście. Walczył bez butów. Syreny ich zaskoczyły. A te syreny takie pizdeczki są. Tyle ran. Musiał długo walczyć. Kilkoro ludzi odciągali łódź w południowym kierunku. Coś tam słyszę. Coś tam gdzieś łazi, jakieś wilki czy coś. Nie trzymało się razem. Te ślady są starsze. Ktoś odłączył się od obozu przed atakiem. Takie buty. No dobra, to jeszcze mogę u tego gościa coś chyba zbadać. Nie, już wiem wszystko, co mogę wiedzieć. No dobra, tutaj miały być jakieś ślady, po których mogę iść, tak więc chodźmy sobie. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Tam coś kurwa wielkiego jest. Nie wiem, czy widzicie tam u góry. To jest niedźwiedź? To wygląda kurwa na coś większego niż niedźwiedź, szczerze mówiąc. Pytanie, czy się na to natknę, czy się na to nie natknę. No, nie idę w kierunku tego czegoś, więc przebadajmy sobie te ślady, które się tutaj znajdują. Ale muszę przyznać, że rzeczywiście questik jest całkiem klimatyczny. Poszukiwania na jakiejś takiej odłączonej, odosobnionej wyspie. Naprawdę brzmi fajnie. No, widzę, że tutaj coś się kurwa złego stało. Skoczył prosto do leża Neckera i go załatwił. Ludzie ze Skellige mają twardy charakter. I mówi to Geralt, który zabija 5 Neckerów naraz, nie? Załatwił. Ludzie ze Skellige mają twardy charakter. Też mi problem zabić Neckera, he. Dobra, ślady śladami, idziemy dalej. Wzdłuż ich trasy, potem trzeba będzie, kurde, wrócić tam. A, zaraza. Jakieś wilczki tam chyba sobie biegają, ale... Ale są dość daleko, aczkolwiek te wiedźmińskie zmysły tak straszliwie słuch tutaj wzmagają, że się naprawdę ma wrażenie, że ten ktoś lub coś jest zaraz obok. Kolejne potwory zabili. Neckery. Kto się powystrzelał i miał dobre oko. Ale kto? Dobra, gdzie te ślady się dalej ciągną, bo one tak potrafią znikać momentami. Gdzie są te jebane ślady? Jesus, zgubiłem je. Gdzie one odbiły? A, tutaj, dobra. Mamy je. Jest, kurwa, znowu znikają? Czy one kończą się? Czy mi się wydaje? Nie! One tak pojawiają się i znikają, ale ewidentnie prowadzą gdzieś tutaj do góry. Opuszczona wieś. Co my tutaj mamy? Dobra, ślady są kontynuowane. Ktoś wykorzystał to jako osłonę przed ostrzałem. Dobra, no działo się tu coś złego i dziwnego. Mamy punkt szybkiej podróży. To już jest fajny wyznacznik, jakiś odnośnik / wyznacznik. Weźmy w takim razie do tej opuszczonej wsi. Zarobił pierwszą strzałę, ale uciekał dalej. Ktoś się tutaj z kimś napierdalał i nie były to potwory. Szedł dalej. Już się zataczał. Ewidentnie. Moje zmysły wiedźmińskie nie wyrabiają, szczerze mówiąc. Ale są kolejne plamy krwi. Stracił tyle krwi. Na pewno daleko nie zaszedł. Na pewno. Na przodu do przodu, tutaj coś mamy. Stracił tyle krwi. A, dobra, mamy go. Trolololo, kim jesteś? Tu znowu dostał. Tym razem celnie. A gdzie się podział łucznik? To pewnie jeden z ludzi Hjalmara. A gdzie się podział łucznik? To pewnie jeden z ludzi Hjalmara.
A gdzie się podział łucznik? Aha, dobra, czyli ja nie mogę samego jego ciała zbadać. Co mamy tutaj? Róg Hornwali. O! A przygotować go do użycia umieść... O! Mogę teraz z tego rogu, dąć, co? Żeby te syreny odstraszyć, tak jak nam zresztą mówił tamten gościu w karczmie. Dobra, wyekwipuję go sobie tutaj. Zobaczcie tylko, jak on gro. Jeee, zajebiście! Trole. Zaciągnęły go do jaskini. Ciekawe, czy jeszcze żyje. Aha. No dobra. Odszukaj człowieka porwanego przez trolle. No dobra, zobaczymy, czy te trolle będą takie miłe i przyjazne jak poprzednio. Poprzednie trolle, które spotkaliśmy. Troszeczkę wątpię, szczerze mówiąc. Ale zaraz się przekonamy. Lepiej schowam pochodnie. Więcej widzę bez niej, szczerze mówiąc, bo jak rozświetlam tak obszar blisko mnie, to reszta robi się ciemniejsza. Wiecie, kontrasty, te sprawy. No dobra, mamy trolla. Cześć. Czy on będzie agresywny? No kurwa, będzie. Halo, panie kolego. Dobra, z trolem jeszcze nie walczyłem. Sam nie wiem, co mam o tym trolu myśleć. Chodź tutaj. No kurwa, chodź. Zaprawdę powiadam ci, chodź. Ich nie powinno być naprawdę skuteczne przeciwko lodowemu trollowi. On powinien kurwa płonąć jak skurwysyn, albo się stopić, najlepiej zniknąć. Dobra, ja się wycofam, sobie Quena tutaj odpalę. Mój Irden tutaj nadal czeka, aż ten gnój podejdzie, ale on nie ma chyba takiego najmniejszego zamiaru. Kamieniami będzie we mnie kurwa rzucał. Chodź! Obrażenia od ognia powinny być skurwysyńskie na tobie, dzido jedna. Wow, dobra. O Jezus Maria, dobra, płoń, giń. O Jezus Maria, no dobra, coś tam może z niego. Skóra trolla, no skóry trolla to jeszcze nie znalazłem. A mój Irden się niestety tutaj zmarnuje. Co my tutaj mamy? Plamy krwi. Łucznik też był ranny. Nie wiem, co się tutaj działo i trudno mi naprawdę to rozkminić w tej chwili. No ale cóż, no. Zapiszę sobie grę profilaktycznie, na wypadek gdyby było jeszcze tutaj 16 różnych troli i chodźmy przed siebie. Jaskinia się ciągnie dość rozlegle. Coś się tam gotuje. O kurwa, gotują człowieka, co? Wow. Jak tu ładnie! Co ja mam teraz kurwa niby zrobić, bo fajnie, że ja wyszedłem, jestem na jakiejś górze. Ale czy ja tu mam teraz gdzieś przejść? Nie no, ja tutaj nigdzie się stąd nie ruszę. O, mamy tutaj kolejnego trolla. Zajebiście, ale czy ja nie miałem pójść raczej jakoś bardziej w tą stronę? I tutaj gdzieś odbić? Aha, dobra, tutaj widzicie, mogę przejść, wejść, wzejść. Tutaj będzie pewnie gdzieś miejscowa niedaleko, gdzie te trolle sobie ucztują. Może jeszcze ktoś tu kurwa żyje, nie wiem. Te lodowe trolle, widzę, nie są tak miłe jak skalne. Napierdalamy się, czy gadamy? Gotujecie sobie? Ano, gotujemy. Trolle jak troll. Bo głodne. Hej, ty tam! No pomóż mi, woda robi się gorąca! Cicho tam! Potrzebuję tego człowieka. Nie, człowiek wygrany od Melchitha. W zagadki. I to trudne. Kurde, zagrać o niego, czy po prostu ich zajebać? Spróbujmy zagrać, tak dla zabawy. Lubicie zagadki? No to zagrajmy o tego człowieka. Jeśli wygram, zabieram go ze sobą. Jeśli przegram, skakuję do gra. Czyli albo wygram, albo ich zajebię, no normalka. Bardzo dobre! Piebulgota! Pierwsza zagadka! Dużo je i dużo pije! Jest duży, chodzi i bije. Troll, rzecz jasna. Troll. Niech zada swoją zagadkę. To była zmodyfikowana znowu wersja zagadki o zegarze, czyli tam... Jestem lekki jak piórko, ale nawet troll nie wstrzyma mnie długo. I
Siku? What? Zagadka za trudna! Człowiek oszukał! Wygrałem uczciwie. Głupie zagadki. Jurko, troll trzyma, nie siku. Dobra, czyli się udało wygrać tego gościa. On miał po prostu gorącą kąpiel zafundowaną, widzę. Możesz iść. Jaki poparzony. Tak. Dam sobie radę. Powinien do śniegu wskoczyć, chyba że go hipotermia dotknie. Chodźmy stąd. Gość wygląda jak ten przywódca dzikich z gry o tron. True story. Coś się kurwa zacięło i mam nadzieję, że się... No, odcięło się. Jezus Maria, już się bałem. Wszystko w porządku? Już nigdy w życiu nie pójdę do sauny, ale poza tym w porządku. Jak mogę ci się odwdzięczyć za uratowanie życia? Szukam Hjalmara. Hjalmara? Też jestem ciekawy, gdzie się podziewa on i cała drużyna. Coś musiało się stać, skoro nie przyszli mnie szukać po tym, jak zniknąłem w nocy. A właściwie po co ci Hjalmar? Opowiedz mi o waszej wyprawie. Zaczęło się jak w najlepszych pieśniach, od porządnego sztormu. Żaglem targało jak kawałkiem szmaty. Potem, kiedy już widzieliśmy brzeg, opadły nas syreny, jakby tylko czekały. Ale pewnie wyszlibyśmy z tego jakoś, gdyby nie sternik. Sternik popełnił błąd? Raczej jego matka, wydając go na świat. Głupiec nasłuchał się bajań, napchał do uszu wosku i nie słyszał naszych ostrzeżeń. No i wpakował nas prosto na skały. Kilku zginęło, rannych musieliśmy ciągnąć na noszach, a syreny ciągle nie odpuszczały. Hjalmar dął wróg, ale podeszliśmy za blisko zbocza i runęła na nas lawina. Rzeczywiście mieliście pecha. I co było potem? Dotarliśmy do tego szaleńca z okrętu i w końcu rozbiliśmy obóz przy wieży strażniczej. I wyglądało na to, że na chwilę wszystko się uspokoiło. Krach przysłał mnie po Hjalmara. Na Ard Skellig będą wybierać nowego króla i wszyscy czekają na powrót młodego Ancraid. Czyli już się zaczęło. Hjalmar władcą całego Skellige. Myślisz, że się nie nadaje? Hjalmar bywa nieodpowiedzialny, uparty i nigdy nie słucha rad, ale to świetny przywódca. Przyjaźnię się z nim od dziecka, z nim i z Cerys. Cerys też się zgłosiła. Cerys? Ale ona... Ona jest przecież... Jest nieodrodną córką Kracha. A Krach? Poparł ją? Pozwolił jej wyruszyć na jakąś szaloną wyprawę? Nie był zachwycony, zwłaszcza, że Cerys nic mu wcześniej nie powiedziała. Mnie też nie. A gdzie popłynęła? I kto był z nią? Na Spikerok. Sama. Sama? Psa krew! Gdyby tylko Hjalmar... Wiesz, czy już wróciła? Kiedy wypływałem z Ard Skellig, jeszcze jej nie było. Dlaczego odłączyłeś się od reszty? Bo na nocnej warcie zobaczyłem, jak Egnar z Faroe kradnie Hjalmarowi róg Hornwala, którym odstraszaliśmy syreny, i wymyka się z obozu, to poszedłem za nim. Nie mam pojęcia, co mu strzeliło do tego rudego łba. 1000 razy mówiłem Hjalmarowi, żeby go nie brać ze sobą. I co, udało ci się go dogonić? Tak, w tych jaskiniach. Drań narobił takiego wrzasku, że ściągnął trole. Myślałem, że mnie zeżrą od razu, ale najpierw wsadziły mnie do marynaty. Dziś uznałeś, że już czas, jak nic byłoby po mnie, gdybyś mi nie pomógł. Marydata. Wiesz, gdzie Hjalmar chciał szukać giganta? Dowiedzieliśmy się, że ma swoje leże w jaskiniach nad wioską. Hjalmar chciał tam przeprawić się przez jezioro. Vigi Pomyleniec upierał się, że jest lepsza droga przez kopalnię, ale nikt nie chciał się pchać w łapy potworom. To mi wystarczy, bywaj. Czekaj, pójdę z tobą. Na szczęście trolle nie wzięły mojego łuku na podpałkę. Wow, czyli mamy teraz kompana. O, patrzcie, jak się ubrał. Dobra, a cały kurwa poparzony.
Skąd on te ubrania wziął? Przecież na moje oko to oni go raczej by, wiecie, zabili na miejscu. I teraz jeszcze mam jego pasek życia, no co za kurwa bullshit, no. Mogę zapisać grę? Raczej, że mogę, to Wiedźmin jest. No dobra, przedostań się przez jezioro, to nie jest... Czekaj, jak w ogóle teraz rozkładają się nasze tutaj znaczniki? Mamy opuszczoną wieś, tutaj mamy właśnie tą kolejną rzecz związaną ze śledzeniem, którą mamy. A tutaj w ogóle mamy co? Przedostań się przez jezioro. Nie wiem, czego mają dotyczyć te trzy różne rzeczy i dlaczego akurat mam się teraz przedostać przez jezioro i czemu mi każe kurwa tutaj iść, nie? Tutaj w ogóle są te kopalnie czy co? Wróćmy na razie sobie tutaj. Czyli tutaj, idź za śladami ciągniętej łodzi. Ja chcę sobie jak najszybszą drogą wrócić. Tam jest chyba jakiś misiek taki, wiecie. O, kurwa! No tego to, żem nie przewidział, no. Trol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 o. I znowu mamy loading. Niestety po tym, jak umrzemy, loadingi są raczej dość długie. Dłuższe niż kiedy tam przenosimy się do innego obszaru, gra musi wczytać. Ale tak, no o ile tam kawałek się ześlizgnąłem, to ten niestety ostatni fragment, gdzie już ślizgać się rad nie dałem, no to padłem w pizdu. Tak przyjemnie było. Dobra, no to jeszcze raz w takim razie. Tutaj, ślady ciągniętej łodzi. Teraz przejdę jeszcze raz, ale tym razem kurwa nie umierając w tej dziurze, która się tutaj znajduje, miejmy nadzieję. Nie wiem tylko jak ja się tam przedostanę. Tutaj nie przeskoczę, za mną też ten bąbel nie da rady pójść. Więc muszę to chyba jakoś obejść, nie? Tam jaka wieża jest wielka, jakieś ruiny, damn. No chyba muszę mniej więcej tutaj wrócić trasą, którą wcześniej poszedłem. Mam tutaj zresztą pokazane niby te kropeczki, jak ja się mam wrócić tam, gdzie byłem. Mam nadzieję, że ten cały Folan kurwa nie umrze i ja nie wiem, czemu tam akurat przedostań się przez jezioro. Może lepiej będzie tam wybrać tą opcję przedostania się przez jezioro, zamiast badać ruiny Urskar, bo może właśnie ta gra dała nam parę opcji tego, jak się możemy dowiedzieć, gdzie ten bąbel jest, nie? Gdzie on w ogóle kurwa ten gość... A zresztą w dupie go mam, niech ginie. Zachciało mu się za mną iść, to teraz niech ponosi konsekwencje. Czemu mi wytrzymało? No, już myślałem, że mi wytrzymałość nie leci. A miło by było, miło. Ale do tego to jakieś odwary są potrzebne. Lecimy przed siebie w takim razie. Dało mi się chyba w miarę obejść tutaj to całe... Te ruiny. I my już chyba jesteśmy właśnie przy tej strażnicy, gdzie oni się wtedy rozbili. Tak jest. Dobra, to wiecie co, zrobimy inaczej. Damy opcję przedostań się przez jezioro. Tylko czemu mi tutaj pokazuje jakieś takie gówno? Aha, żebym dalej tą łódź śledził. Nie, to mnie nie interesuje. A ja chcę właśnie wybrać tą opcję przedostania się przez jezioro. Żeby to zrobić, muszę do tamtej wioski się dostać. Nie wiem jak ta gra chce mnie tam poprowadzić, ale myślę, żeby sobie płotkę zawołać i tam po prostu przepatatajać. Ale kurwa, przepatatajanie nie będzie takie proste, ponieważ oczywiście przychodzą tutaj kurwa potwory, nie? Na 12 co prawda levelu, ale no ale są to potwory, no. Gińcie, nekery. O skurwysyn. Ile ich tu jest w ogóle? Czy wy to widzicie? Pomocy. Roll, a raczej uniki. Rachu ciachu, ognia będzie w tobie dużo brachu. Nie chcę mi się ich tu deblokować. Ale bardzo chętnie je podpalę, jeżeli tylko gra mi da taką opcję. O ty dziwko mała. Giń! Tyle nekerów, Jesus. Najłatwiej to będzie tutaj chyba jednak przejść pieszo. Chłoń, dziwko, nie będziesz mi tu kurwa skakał. Ciach, nie macie. Dobra, nie chcę mi się z tych nekerów zbierać tego wszystkiego, co one tam zdropiły. Czy ja tedy przejdę w ogóle? No kurwa, pewnie nie, ale... A! Cholera. Może tu wskoczę, tak. Proszę bardzo, jak kurwa oszukałem. Co my tutaj mamy? Poszukiwania jakieś mi się tu odpalą, co? Rękawice myśliwskie na skróty. Przeczytaj znalezione zapiski. A przeczytam sobie, co mi kurwa szkodzi przeczytać zapiski. A wtedy stary druid powiedział, że rzeczywiście pragniesz wiedzy, Dobra. Poszukaj skarbu na dnie jeziora. Aha, dobra, czyli jakiś przejebany skarb się tutaj znajduje, co? Ale oczywiście nie mogę tutaj kurwa nic sensownego zrobić. Pewnie jest na samiutkim środku jeziora, muszę tam dopłynąć co nieco. Dobra, może na zakończenie tego odcinka, bo już kurde 35 minut mamy na liczniku, ta gra tak kurwa wciąga, że ja po prostu nie wiem co się dzieje. Ale zwykle tak jest, że jak gdzieś przy brzegu znajdujemy opcję poszukiwania, to się kończy skarbem właśnie w tym jeziorze.
Dobra, coś się tutaj znajduje. Jakaś łódź rozjebana tutaj jest. Przeciwników nie ma nawet. Więc sobie obczaję tą skrzynię. Poprzednio właśnie w skrzyni znalazłem bardzo fajne rzeczy. O kurwa, ćma powróciła! Ćma z poprzedniego odcinka powróciła! Najbrzydszy człowiek na świecie? Nie, to mnie teraz nie interesuje. Teraz ćma jest dokładnie tam, gdzie jest wskaźnik tego powietrza. A myślę, że te pieprzone robaki tu tak lgną do jakichś takich ruszających się, poruszających rzeczy. No ale dobra, okej. Tirlu, tirlu, madafaka. Zobaczmy, co znalazłem. Jakiś mieczyk znalazłem ciekawy. Oh damn. Oh my goodness, oh my damn. Ma obrażenia zauważalnie większe od mojego obecnego miecza stalowego. Ma strasznie fajny wygląd. Nie ma co prawda bonusu do tylu znaków, ale muszę powiedzmy ustalić sobie granicę mojego inwestowania w bonus do mocy znaków. Plus ma 3 gniazda na kamienie runiczne. Jeżeli sobie usunę te kamienie właśnie z mieczyków, z miecza mojego obecnego, przepraszam, no to mogę coś podziałać. Dorzucić sobie właśnie na przykład tutaj jakieś glify na wywołanie krwawienia, coś mam. To nie są glify, to są kamienie runiczne, god damn it. Tutaj mam przebicie pancerza, szanse na oszołomienie, to może być fajne, dlatego myślę, że zainwestuję w ten mieczyk, naprawię go sobie, bo póki co on nie jest aż taki dobry. On jest troszeczkę zepsuty. Dobra, chuj, wyekwipuję go, bo on po prostu tak zajebiście wygląda, a zresztą i tak na razie walczę głównie z potworami, tak więc i tak będziemy raczej srebrnym machać, a srebrnych aż tak dużo się nie znajduje. Zły quest mi się oczywiście pokazał, jasne. Zadania poboczne to było władca Undvik. O, przedostań się przez jezioro. No skoro gość nam mówi od razu, w którą mamy iść stronę, żeby znaleźć tego bombla, jak on się postanowił tam dostać, to po cholery mam iść badać ruiny i się dowiadywać w jakikolwiek inny sposób, gdzie on się znajduje. Ponieważ myślę właśnie, że gra nam dała parę opcji dowiedzenia się, gdzie się ten gość znajduje. A ja właśnie skorzystałem z jednej z nich, czyli pójście do tej jaskini troli i te, wiecie, gry w zagadki i tak dalej. A akurat mi się znacznik pokazał też fajnie. Nie wiem, co my tu będziemy robić. Syreny tutaj jakieś są. Ktoś tu kurwa jest. Ciekaw jestem, czy ten róg tutaj podziała. Spierdalać! Gówno to dało. Coś tutaj dogorewa. Siema. Widzę, że całkiem hardkorowo to kurwa na klatę przyjmuje. Dobra, nie ma jej. Ktoś tu jest. Pogadajmy. O, to jest Hjalmar od razu. Lololol, dobra. Okej, okay, siema Hjalmar. Fola! Byłem pewny, że nie żyjesz. Gdzie się podziewałeś? Ceres popłynęła na Speaker Rock. Sama. A ty nie mogłeś zaczekać? Musiałeś wymknąć się na wyprawę, jakbyś się bał, że ktoś ci ukradnie tego giganta. Ceres się zgłosiła? I co, pewnie wolałbyś płynąć z nią? Chciałbym przynajmniej móc zdecydować. Czekaj! Jeszcze ci nie podziękowałem, Geralcie z Rivii. Nigdy nie zapomnę, żeś mi przyszedł z pomocą. Znasz mnie? Bardowie śpiewają u nas pieśni o tobie. No i ojciec mi opowiadał o twoich przygodach, kiedy byłem mały. Mówił, nie tylko wiedźmini zostają bohaterami, a dla chłopaka ze Skellige słona bryza i zimna woda to najlepsze eliksiry. Czyli ta pieśń o wiedźminie i czarodziejce to o tobie, Geralt? Cóż... Gdzie reszta twojej drużyny? Musieliśmy się przebić przez gniazdo syren, żeby tu dotrzeć. Po walce nad jeziorem została nas tylko garstka. A teraz trzech. Leif nieźle oberwał. Trzeba go będzie opatrzyć. On nie żyje. Co? Nie, tylko stracił przytomność. Sporo krwi z niego wytoczyły. On nie żyje, znam się na tym. Przysiągł na kości swoich przodków, że zatopi ten miecz w sercu giganta. Pewnie rzucił przy okazji jakąś klątwę jeszcze, nie? Idziesz ze mną? Głupie pytanie. Geralt, dołącz do nas. No dobra, okej, okay. Całkiem ciekawie się to wszystko rozwinęło w takim razie. Nie wiem, gdzie ten Hjalmar będzie nas prowadził, czy ten gigant jest tutaj gdzieś niedaleko. Ale tak czy siak...
Dobra, okej, okay. Była szybka pauza, ale w sumie jedyne, co mi ludzie pozostaje, to się z wami pożegnać, tak więc... A cóż, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się wam podobał i do zobaczenia następnym razem, kiedy to zabijemy giganta. Pa, pa!